cała ilość bonusów, które podczas gry będziemy dostawali. Ciekawe rozwiązania na planszy gracza. Duży wybór akcji. Płytki punktacji. Dużo możliwości podczas naszej tury. Zapraszam Was dzisiaj na recenzję gry Boon Lake. Cześć, witam Was serdecznie na kanale Gramta Dam, z tej strony Paweł. Dzisiaj zapraszam Was na recenzję nowej gry od wydawnictwa Lacerta, a chodzi tu o grę Boon Lake od Aleksandra Pfistera. Jest to gra euro przeznaczona dla jednej do maksymalnie czterech osób. W tej grze będziemy zasiedlać oraz eksplorować tereny wokół tytułowego jeziora. W tym celu będziemy wybierali różne płytki akcji, no i korzystając z tych akcji będziemy właśnie stawiali nowe kafle na naszej planszy, będziemy wysyłali rancherów na nie, będziemy zasiedlali, budowali domy albo miasta na odkrytych wcześniej polach oraz będziemy podróżowali naszym statkiem wzdłuż rzeki, dzięki czemu będziemy zdobywali różne bonusy oraz będziemy aktywowali punktację między rundami. Oczywiście gracz, który na koniec rozgrywki będzie miał najwięcej punktów, wygrywa rozgrywkę. Już dzisiaj rusza też przedsprzedaż tej gry w sklepie Lacerta, a link do tej przedsprzedaży znajdziecie w opisie tego wideo. W tej grze będziemy płynęli statkiem po rzece między prowincjami, które podczas gry będziemy eksplorowali, będziemy zasiedlali. Płynąc tą rzeką będziemy zdobywali ciekawe bonusy w zależności od tego, na jakim polu się zatrzymamy. W grze Boon Lake będziemy płynęli rzeką pomiędzy prowincjami, które są dostępne w grze. Każde pole na planszy będzie przynosiło nam nowe bonusy. No i w zależności od tego, gdzie się zatrzymamy, to takie nagrody będziemy dostawali. Jak widzicie, dostępne są wazy, dodatkowe karty, monety, punkty oraz dodatkowi rancherzy, którzy dołączą do naszego rancha podczas gry. W grze Boon Lake mamy bardzo ciekawy tryb wybierania akcji, dlatego że im częściej jakąś akcję gracze będą wybierali, to będą nagradzani możliwością poruszania się na rzece o mniejszą ilość pól lub będą tracili punkty zwycięstwa. Natomiast akcje, które rzadziej są wybierane przez graczy i jeżeli któryś gracz skusi się, aby ją wybrać, to będzie dzięki temu miał możliwość przemieszczenia się o większą ilość pól na naszej rzece. A co za tym idzie, im więcej pól możemy się poruszyć na tej rzece, no tym ciekawsze bonusy będziemy mogli wybrać, zatrzymując się na konkretnym z nich. To są nasze płytki akcji, które mamy dostępne w grze Boon Lake. No i podczas naszej tury będziemy mogli wybrać jedną z tych płytek, aby wykonać akcje, które są na niej pokazane. Po lewej stronie tej strzałki wykonują akcje gracze, którzy rozgrywają aktualnie swoją turę, natomiast po prawej stronie strzałki wykonują akcję pozostali gracze lub wszyscy gracze, w zależności od tego, jaki mamy symbol tu pokazany. Jeżeli mamy przekreśloną ikonkę, to znaczy, że pierwszy gracz tej akcji nie może wykonać, a jeżeli nie ma przekreślonej ikonki, no to wszyscy gracze tą akcję będą wykonywali. W zależności od tego, jak często będziemy dobierali akcje tej planszy, to będziemy nagradzani możliwością poruszenia się o większą ilość pól na rzece, a jeżeli będziemy chcieli korzystać z akcji, które są na dole, czyli najczęściej używane, to będziemy tracili punkty. Jeżeli wybierzemy jakąś akcję, to zabieramy ją z tej planszy, no a później po wykonaniu wszystkich akcji kładziemy ją na dole i przesuwamy cały rząd do góry. W tej grze mamy możliwość eksploracji terenu w czterech prowincjach. Wybierając odpowiednią płytkę akcji, możemy dzięki temu dobrać kafle, które ułożymy na planszy głównej i zdobędziemy dodatkowe bonusy. A dzięki temu będziemy też mogli odkryć działki, na których będziemy mogli wysyłać naszych rancherów lub stawiać domy lub miasta. Jeżeli wybierzemy jedną z tych dwóch płytek podczas naszej akcji, będziemy mogli użyć akcji eksploracji. To jest ta akcja zaznaczona przez ten rąb. Jeżeli wybierzemy tą akcję z dostępnych płytek na naszym polu, będziemy mogli dobrać jedną lub dwie i położyć w odpowiednim polu na naszej planszy. Jak widzicie, tych pól mamy bardzo dużo i w zależności od tego, gdzie umieścimy nasz kafelek, będziemy mogli dostać dodatkowe bonusy. Kafelki zawsze musimy umieszczać obok tych, które na planszy już są postawione. A więc jeżeli na przykład położymy go tutaj, to dostaniemy dwie dodatkowe monety. Tutaj ranchera, a tu będziemy mogli podnieść nasz zakład produkcyjny o jeden stopień do góry. No i tak jak widzicie, nagrody są różne.
I w zależności od tego, w którą stronę pójdziemy, to takie nagrody będziemy w stanie odblokować. Podczas rozbudowy będziemy mogli wysyłać rancherów na wcześniej zeksplorowane tereny w 4 prowincjach. No i na tych terenach będą specjalne działki, które pozwolą nam umieszczać tam właśnie rancherów, budować domy albo stawiać miasta. Na tej płytce mamy zaznaczoną możliwość rozbudowy naszego rancha. Jeżeli zobaczymy taką ikonę, to znaczy, że z naszej planszy gracza możemy albo z rancha wziąć ranchera i położyć go na jakimś konkretnym kafelku. Dzięki temu dostaniemy bonus, który na tym kafelku jest pokazany. Lub możemy wziąć jeden z domów i zamienić go z naszym rancherem. Oprócz tego, że stracimy tego ranchera, który był na tym kafelku, to dodatkowo z naszego rancha musimy odrzucić jeszcze jednego ranchera. Oprócz takiej rozbudowy możemy także rozbudować ten dom w miasto. Aby to zrobić, zabieramy z naszej planszy gracza miasto i zamieniamy go z domem, który na naszej planszy już się znajduje. Aczkolwiek, żeby to zrobić, musimy mieć 3 obecności obok tego kafelka, na którym rozbudowujemy nasze miasto. Czyli na kafelku obok musi być położona obecność naszego przeciwnika lub nasza. No i dookoła tego miasta też muszą być inne obecności. W tej chwili nie moglibyśmy tego zrobić, ale jeżeli będą tutaj znajdowały się domy lub rancherze lub bydło innych graczy, no to wtedy to miasto będziemy w stanie zbudować. Oprócz tego, że zamieniamy dom na to miasto, to z naszej planszy musimy odrzucić 2 rancherów. W miarę rozbudowy naszych miast, domów i rancherów będziemy zwalniać tutaj miejsca na naszej planszy gracza. To oznacza, że w fazie punktowania będziemy dostawali dodatkowe monety lub punkty, w zależności od tego, ile tych miejsc odsłonimy. Natomiast jeżeli chodzi o bydło, to w fazie punktowania cząstkowego będziemy dostawali 1 monetę oraz 1 punkt za każdą obecność wokół bydła, które na naszej planszy gracza będziemy mieli postawione. Bydło możemy stawiać na specjalnych pastwiskach, no i na każdym pastwisku mogą być tylko 3 krowy. Ciekawym elementem na naszej planszy gracza jest miejsce na specjalne dźwignie. Wybierając odpowiednią płytkę akcji, będziemy mogli budować dźwignie na naszej planszy gracza, które pozwolą nam na aktywowanie dodatkowych bonusów, wykonanie dodatkowych akcji lub zmniejszenia kosztu zagrywanych kart lub budowania budynków. No ale jak to wygląda? Zerknijcie sami. Ta akcja pozwoli nam na zbudowanie dźwigni na naszej planszy gracza. Jak widzicie, mamy kilka miejsc, w które naszą dźwignię możemy położyć. W zależności od tego, gdzie ją położymy, różne bonusy będziemy w stanie odblokować. Kładąc dźwignię, musimy oczywiście opłacić koszt w monetach widoczny w polu, w którym chcemy ją położyć. Dzięki temu będziemy mogli wykonać dodatkową akcję, dostać monety zamiast zagrywać karty akcji, płacić mniej rancherów za ulepszanie naszych domów lub miast, dostawać dodatkowego ranchera przy fazie eksploracji, nie płacić za przesuwanie łódki w lewą stronę podczas wyboru produktów, więc opłaca się tego używać, bo dają nam ciekawe bonusy. Dobierając płytki akcji z naszej planszy, będziemy mogli zagrywać określone karty podczas naszej tury. Karty dzielą się na kilka grup, no i też przynoszą nam różne efekty. Mogą nam przynieść efekty natychmiastowe, dzięki czemu zyskamy karty, rancherów lub monety, albo przynieść nam efekty stałe podczas całej gry. Dzięki temu będziemy mogli obniżyć koszt zagrywanych kart na przykład, albo sprawią, że budowanie budynków będzie tańsze. Lub trzecia grupa pozwoli nam na zdobywanie dodatkowych punktów podczas końcowej punktacji. W grze Boon Lake mamy kilka rodzajów kart. Jak widzicie, mamy to zaznaczone poprzez różne fazy, czyli zachód słońca, dzień i noc. No i w zależności od tego, który kafelek akcji wybierzemy, to taką kartę będziemy mogli zagrać lub sprzedać. W grze Boon Lake nasze karty dzielą się na 3 części. Na karty, które dadzą nam nagrody natychmiast, czyli jeżeli mamy tą błyskawicę, to od razu dostajemy nagrodę, która jest na tej karcie pokazana. Na karty z takim czarnym paskiem, to znaczy, że te punkty będziemy dostawali przy ostatnim punktowaniu, czyli na koniec gry. Oraz na karty, nad którymi mamy taki zielony pasek, czyli te bonusy trwają przez całą rozgrywkę. No i za każdym razem, gdy będziemy chcieli położyć dźwignię na naszej planszy gracza, to będziemy płacili 1 monetę mniej akurat w przypadku
tej karty. No i na karcie mamy warunki, jakie musimy spełnić, aby ją zagrać, czyli musimy zapłacić 3 monety, 1 glinę i 1 kamień. No i tutaj mamy bonus, jaki dostaniemy dzięki tej karcie, no i punkty, jakie ta karta jest warta. Podczas naszej podróży rzeką my będziemy mijali tamę. Za każdym razem, kiedy miniemy tamę, odpalimy punktowanie międzyrundowe. Nasza rzeka ma też dwa rozgałęzienia. Na początku będziemy płynęli lewym rozgałęzieniem, a w drugiej rundzie popłyniemy prawym, no i na końcu drugiej rundy już nastąpi końcowe punktowanie. Podczas wędrówki rzeką będziemy mijali tamy. Tamy są zaznaczone na niebiesko. Tutaj mamy pierwszą, drugą, trzecią i czwartą. Po czwartej tamie odpalamy punktowanie końcowe, natomiast po każdej tamie odpalamy punktowanie cząstkowe. Jak widzicie, w pewnym momencie rzeka nam się rozgałęzia. W pierwszej rundzie będziemy płynęli lewą stroną, natomiast w drugiej rundzie popłyniemy prawą stronę. Bardzo fajnie rozwiązana jest produkcja surowców w grze Boon Lake, bo nie będziemy dostawali fizycznych surowców podczas fazy produkcji, tylko w zależności od potrzeby będziemy przemieszczali nasze łodzie na planszy gracza i aktywowali produkcję w danych fabrykach. W zależności od po prostu potrzeby, kiedy zagrywamy karty i będziemy potrzebowali jakieś konkretne surowce, wtedy nasze łódki będziemy mogli poruszyć na planszy. W bardzo ciekawy sposób mamy tworzoną produkcję surowców w grze Boon Lake. Tutaj mamy nasze zakłady produkcyjne. Mamy produkcję drewna, gliny, kamienia oraz żelaza. No i w zależności od potrzeb będziemy tymi łódkami przesuwali na tym torze, aby uruchomić nasze zakłady produkcyjne. W tej chwili na przykład mamy produkcję 3 drewna, 1 gliny, 0 kamienia i 3 żelaza. Więc jeżeli będę chciał na przykład zagrać tą kartę, no to w tej chwili akurat mam wystarczającą ilość surowców, aby móc ją zagrać. Natomiast jeżeli chciałbym użyć tej karty, czyli będę potrzebował 1 gliny i 1 kamienia, to jedną z tych łódek muszę przesunąć na fabrykę kamienia. W prawą stronę możemy przesuwać łódkę za darmo, natomiast w lewą stronę musimy płacić 2 monety. Tak więc w zależności od tego, jak i ile surowców będziemy potrzebowali, no to tymi łódkami będziemy tutaj poruszali na naszej planszy gracza, aby aktywować odpowiednie zakłady produkcyjne. No a jeżeli będziemy mieli możliwość zwiększenia produkcji w danym warsztacie, to po prostu ten kafelek wyjmujemy, odwracamy na drugą stronę, no i teraz mamy maksymalny level produkcji gliny. Podczas punktowania między rundami mamy do wyboru jeden z czterech kafelków punktowania, które są dostępne na planszy głównej. W zależności od tego, które to jest punktowanie, to będziemy mieli różne warunki do spełnienia, aby dostać punkty. Jeżeli natomiast nie spełnimy tych warunków, to punkty zostaną nam odejmowane. No i podczas każdego międzypunktowania musimy wybrać jeden kafelek punktowania, nieważne czy zostanie spełniony warunek z tego kafelka, czy nie. Podczas międzypunktowań będziemy musieli wybrać jedną z czterech dostępnych płytek punktacji, aby zdobyć punkty za wykonanie z nich zadań. Jak widzicie, zadania mamy oznaczone tutaj na dole. No i w zależności od tego, które to jest punktowanie, to mamy różne warunki do spełnienia. W każdej rundzie musimy wybrać jedną z tych płytek, aby dostać lub stracić punkty. Jeżeli wykonamy zadanie, to w zależności od tego, która to będzie runda, dostaniemy 1, 2, 3 lub 4 punkty. Chyba że wybierzemy płytkę oznaczoną naszym kolorem, czyli tą, którą my wybraliśmy podczas przygotowania gry, wtedy dostaniemy 2 razy więcej punktów za spełnienie lub 2 razy więcej punktów stracimy, jeżeli nie spełnimy warunku zawartego na tej płytce. Jak to przy grach Aleksandra Pfistera bywa, gra ma wysoki próg wejścia. Jest tu bardzo dużo ikonografii, która na początku może przyprawić o lekki ból głowy. No i jeszcze mi pierwszą rozgrywkę spędzicie z głową w instrukcji, dlatego że naprawdę ikonografii jest tutaj bardzo dużo. No i często będziecie mieli problemy i będziecie chcieli sprawdzić coś w instrukcji, no bo ciężko na początku po przeczytaniu raz czy dwa razy instrukcji spamiętać wszystko, co w tej grze się dzieje, bo jest ona naprawdę bardzo rozbudowana, ma dużo możliwości, dużo akcji, dużo ciekawych pomysłów i rozwiązań, tak więc pierwsze rozgrywki z pewnością będziecie musieli przeżyć, no i zapoznać się z tą grą. Wspominałem, pierwsza rozgrywka jest ciężka z powodu ikonografii, którą mamy zawartą
wszędzie praktycznie. Mamy ją zawartą tutaj, mamy zawartą ją przy dźwigniach, które będziemy umiejscawiać w trakcie rozgrywki. Mamy zawartą ją na naszej planszy gracza, w zależności od tego, jak będziemy zabierać nasze budynki, to wszędzie jakieś ikony mamy pokazane. Mamy ikonografię na całej planszy głównej, na płytkach punktacji. Tak więc jest tego naprawdę dużo, no i zrozumieć i załapać na początku wszystkie ikony, o co w nich chodzi, jest naprawdę ciężko. Nie mówiąc już o tym, że dużo ikonografii mamy także na płytkach akcji, które będziemy zagrywali podczas naszych tur. Oczywiście ikonografia znajduje się także na kartach, które będziemy zagrywali, tak więc podczas pierwszej rozgrywki jest tego naprawdę bardzo dużo do opanowania. Jeżeli chodzi o plusy gry Bonelake, no to zdecydowanie jest to mnogość dróg, które poprowadzą nas do zwycięstwa. Mamy poruszanie się na rzece, które będzie przysparzało nam punkty. Punkty dostajemy za spełnianie akcji z kafelków w trakcie punktowania. Mamy też możliwość wysyłania naszych rancherów, aby spełnić warunki na kafelkach i dzięki temu dostaniemy dodatkowe punkty. Punkty dostaniemy także przez poruszanie się na dwóch torach kart i monet. Punkty dostajemy także w ramach tego, jak zużyjemy nasze domy, miasta i bydło z naszej planszy gracza. No a także zagrywając karty, bo będziemy dostawali punkty za każdą zagraną kartę oraz za spełnione wymagania na koniec gry. Tak więc jest tutaj dużo strategii, dużo kombinowania, dużo myślenia, no i dużo główkowania. No ale chyba to właśnie w grach Aleksandra Pfistera lubimy najbardziej. Kolejnym plusem jest jakość wykonania. Plansza główna, nasze kafle, płytki akcji, plansze dla gracza zostały wykonane z grubej tektury, no i nie ma tutaj możliwości, żeby coś się zniszczyło. Wszystkie komponenty, monety, wazy, płytki, jest wszystko stworzone z grubej tektury lub z drewna, tak jak nasze figurki, które będziemy umieszczali na planszy gracza, więc jest to jakościowo naprawdę dobrze stworzone i bardzo trwałe. Dodatkowo nasze plansze główne mają specjalne żłobienia, w których umieszczać będziemy nasze domy, bydło i dźwignie, więc nawet jeżeli to poruszymy podczas rozgrywki, to nic nam się tutaj na naszej planszeczce nie rozsypie. Kolejnym plusem jest ciekawa mechanika wyboru akcji, dlatego że premiowane są te akcje, które są rzadko wybierane przez graczy, natomiast te akcje, które będziemy wybierali najczęściej, skutkują tym, że będziemy mogli się poruszyć o mało pól na naszej rzece, no i nie będziemy mieli wyboru, dużego wyboru bonusów, więc nie będziemy musieli zatrzymywać się na każdym etapie naszej rzeki, i przez to nie będziemy w stanie wybrać bonusów, które nas najbardziej interesują. No a dodatkowo te dwie najczęściej wybierane akcje są, ciężko to powiedzieć, nagradzane, karane utratą punktów. Kolejnym plusem gry Bonelake jest fakt, że sami decydujemy, jak ta gra długo potrwa. Dlatego, że jeżeli będziemy właśnie korzystali z tych rzadziej używanych akcji, będziemy mogli się poruszyć o większą ilość pól na rzece, przez co będziemy w stanie skrócić czas rozgrywki. No bo im więcej, im częściej będziemy się poruszać o 4 pola na rzece, to tym ta rozgrywka będzie trwała krócej. Może być to też elementem taktyki, bo możemy wymyśleć sobie jakąś taktykę, która przysporzy nam wiele punktów, no i zaskoczymy naszych przeciwników tym, że bardzo szybko tą grę skończymy i dzięki temu my zdobędziemy więcej punktów niż oni. Kolejnym plusem jest to, że mamy tutaj wiele ciekawych rozwiązań. Ciekawym rozwiązaniem jest produkcja, która nie będzie przysparzała nam surowców fizycznych, tylko w ramach potrzeby będziemy nasze łódki na planszy przemieszczali i odpalali te fabryki, które akurat w danej chwili potrzebujemy. Tak samo fajna jest eksploracja planszy, bo nie wiemy, jakie płytki odkryjemy, jakie działki będą na tych płytkach dostępne, a dodatkowo jest to też element strategii, bo możemy na przykład dzięki płytce akcji położyć dwa kafelki na naszej planszy, ale nie zawsze będziemy chcieli to zrobić, dlatego że jeżeli będziemy blisko jakiegoś bonusu, który chcemy aktywować dla siebie, a wiemy, że inni gracze mogą do tego dojść poprzez postawienie jednego kafelka, no to wtedy możemy położyć tylko jeden albo zrezygnować nawet z składania, aby dać sobie możliwość zrobienia tego w następnej akcji i zyskania tego bonusu, na którym najbardziej nam zależy. Jeżeli chodzi o minusy gry Bonelake, no to zdecydowanie minusem jest wysoki próg wejścia, dlatego że mamy bardzo dużo zasad, dużo rzeczy, które na początku trzeba zrozumieć i uwierzcie mi, pierwsza rozgrywka jest trudna i większość czasu spędzicie na czytaniu instrukcji, sprawdzaniu, co dana ikona znaczy i co w danym momencie mamy zrobić.
Kolejnym minusem jest właśnie ta ikonografia, która jest wszędzie. Na naszej planszy, na płytkach akcji, na planszy graczy. W każdym miejscu, nawet na płytkach punktacji, na płytkach akcji, które mamy zrobić, wszędzie jest ikonografia. Fakt, że w niektórych momentach jest ona łatwa i czytelna i łatwo możemy domyśleć się, o co w niej chodzi, ale w niektórych momentach jest troszkę zawiła i będziemy musieli sprawdzać w instrukcji, co to oznacza. Jeżeli chodzi o moją ocenę gry Moon Lake, jest to 5 punktów na 6, jest to naprawdę bardzo dobra gra euro, czyli kolejny udany produkt Aleksandra Pfistera. Mamy bardzo dużo kombinowania, dużo możliwości. Wszystko praktycznie, co będziemy robili w tej grze, będzie przynosiło nam punkty. No i od nas zależy, którą drogą pójdziemy. Czy będziemy chcieli bardziej rozbudowywać się z naszej planszy, czy będziemy starali się zdobywać punkty zagrywając karty, czy będziemy rozbudowywali nasze dźwignie, które też podczas punktacji dadzą nam dużą ilość punktów. Tak więc nasza strategia i droga, którą obierzemy, zależy od tego, na przykład jakie karty będziemy na ręku mieli lub jakich akcji będziemy chcieli zagrywać najczęściej. Gra jest bardzo dobrze wykonana, mamy wszystko zrobione z grubej tektury, jest to bardzo trwałe, ładnie to wygląda. Plansza jest kolorowo zrobiona, tak samo wszystkie kafle i płytki, których zagrywamy, też są ciekawe i bardzo czytelne. Nawet jeżeli zasłonimy, postawimy naszych rancherów na kafelku, zasłonimy ten kafelek, to i tak nie ma to znaczenia, dlatego że bonusy dostajemy w momencie, kiedy położymy coś na planszy, więc naprawdę wszystko jest tutaj bardzo fajnie czytelne. Tak jak już wspominałem, mechanika wyboru akcji, która nagradza rzadziej używane akcje, a karze tych, którzy używają jednej konkretnej akcji przez cały czas, też mi się bardzo podoba, bo to sprawia, że te akcje będziemy wykonywali różne w każdej turze. Dodatkowo, o czym jeszcze nie wspomniałem, bardzo fajny jest fakt, że nasze płytki akcji dzielą się na dwie części. Pierwszą część wykonuje gracz, który wybrał tą płytkę podczas swojej tury, natomiast drugą część wykonują wszyscy gracze lub każdy poza graczem, który właśnie tą płytkę wybrał. Jest to też bardzo ciekawe rozwiązanie, dlatego że wszyscy bierzemy udział w rozgrywce praktycznie cały czas i nie ma tego oczekiwania na swoją turę, dlatego że podczas tury każdego z graczy, każdy inny nasz rywal będzie mógł coś w tej turze zrobić. Na dzisiaj to by było tyle. Jeżeli film Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał. Dzięki temu będziecie na bieżąco ze wszystkimi recenzjami, gameplayami oraz konkursami, które na moim kanale będą się pojawiały. Dziękuję Wam serdecznie za dzisiaj i do zobaczenia.